Dobry wieczór, ludziska. Witajcie w LCMC na Twitch. Dzisiaj więcej Star Citizena, więcej bólu, więcej cierpienia, czyli to, co w LCMC lubimy najbardziej, prawda? Dodatkowo potencjalnie dynamiczne eventy typu Ninetales Lockdown. Coś tu wyskoczyło, pozbieramy się, może dolecimy zanim coś tam nie wybuchnie. Mamy kawał drogi do przebycia na Crusader, jestem na Microtechu w zasadzie na chwilę obecną z poprzedniej sesji i nie chciało mi się ruszać. Także mam zamiar wskoczyć do mojego wiernego, czy też niewiernego bakanira, bo bestia kurwa mordercza jest. I Jacka nie było w zestawie, wiecie, no powinienem bardziej czytać broszurki reklamowe od Drake. I tak będziemy dzisiaj robić i ciąg dalszy treningu na dwa drążki. Cześć Witold. Widziałem cię, nie zapomniałem. Tak po prostu zostawiłem cię w stanie zawieszenia. Tak. Okej, to ja teraz się zmniejszę, odmutuję chłopaków i zobaczymy, co tutaj się uda dzisiaj ugrać. Dobra, to ja wylecę z tego bajzlu teraz. Ciekawe, na jakim etapie jestem na Italce. No właśnie. Na razie serwer full, staram się dobić. Tu widzę, jeszcze umieram na brak hot doga i... Oh no! Oh no! Czego zjem przez hełm? Nie zjem, to już myślałem, że się uda go wcisnąć jakoś przez jakiś wywietrznik albo coś. Ej no, typie, weź się tutaj ogarnij. Okej, okay. I zjedz tą parówę, zjedz, pochłoń to. Oh yeah. Nie ma to jak nieświeże hot dogi z Orlenu, nie? Takie z podwójnie przegrzaną parówą, z kiszoną kapustą spod lady. Yeah. Gdzie ty w hot dogu z Orlena widziałeś kiszoną kapustę? Wiesz co, a wiesz co, kiedyś, mi się kiszona kapusta, kiedyś, kiedy dinozaury jeszcze chodziły pomiędzy ludźmi, były takie niezależne budki, prawda, z żarciem. No to tam tak. Tak, i tam można było sobie zmontować mega hot doga. I to zjadłeś jednego i się czułeś najedzony, tak autentycznie. Czy coś mam tutaj jeszcze? Chyba jeszcze do szpitala muszę. Napiszcie na czacie, że darmowa Aurora, jak ktoś wyjdzie. Co teraz chyba trzeba pisać darmowy Idris, kurde. Okej, okay, to teraz jeszcze chcę się dowiedzieć, dlaczego ja mam tutaj szczerbek na zdrowiu. Tak, tak po prostu, tak, tak prowizorycznie. Profilaktycznie, prowizorycznie, profilaktycznie. I Green, co? Co? Jak? Co? Co mi się tutaj? Jakim grzybem? Co? Ja pierniczę, co to za zdrada. Greenscreen mi się odgreenscreenił. Czekajcie, ja to muszę poprawić, bo to jest... Le tragedia. Czemu tak jest? What? Patrzcie, wcześniej tego nie zauważyłem. Ups. Jeszcze 2 centymetry. Serio? Tak, w dolnym różku jeszcze. Już nic nie widać? Już okej. Okay. Słowo daję, muszę sobie przykleić chyba taśmę na podłodze, żeby idealnie zawsze to ułożyć. Pewnie sobie fotelem zasłaniałem. Powolony! Lernan, witaj! Wiesz co? I Witold, możesz mieć rację? Możesz mieć rację? Więc trzeba coś z tym zrobić. Także... Zdrowie wasze! Pokój numer 8, pokój numer 8, pokój numer 8. Gdzie jest kurwa pokój numer 8? Jakie są pokoje? 6 do 9.
6 do 9. 6-9. Okolice Crusadera jest event. Że tam się trzeba szmyrnąć. No otwórzę się. Znaczy może dolecimy przed 30k i tak dalej. A na zdrowie. Oby weekend nadszedł szybko. Jak tam ludziska mija ogólnie środa? Oj, to będzie długi weekend. Jak się trzymacie? New Raid! Fox! Dzięki tobie i tobie za raj do hosta. Witaj i witaj. A co, masz długi, co, urlop masz? Czy co? Tak, 2 tygodnie. O kurwa! Ale to chciałeś ten urlop, czy nie? No, chciałem. A no to urlop. To jest prawdziwy. Ja, gdzie idę? Ja czekam na bardzo długą przerwę świąteczną teraz. Mike, nie zdziwi cię, jak ci powiem, że ten plecak mi zniknął, nie? Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval System. No ten, co znaleźliśmy na typie w bunkrze. Aha. A przy okazji bronię też. Czyli tak, bakanircem będę dzisiaj napierdzielał. Dokładnie, nie ilość, ale jakość. To jest autentyczność. Nie wymagajcie ode mnie się poprawnej składni polskiej, bo się zawiedziecie. Jestem bardzo, bardzo zmęczony. Dlatego gram w Star Citizen, bo nadal nie umiem się szanować. Myślałem, żeby sobie ograć Gladiusa, ale potem byłem zbyt leniwy. Ale przynajmniej pomyślałem o tym. Aha, a to? No co za gunwo. Ja też się baterie wyczerpały. Nope. Po prostu ja. No, ustaw zresztą czachę, typie. Nakamura, witaj! Kurde, się wcześniej jesteś. You are clear to launch. No i skierujmy się na... O, właśnie tu. Nielegalną blokadę Nartostrady. Jaki collision? Sam jesteś kuźwa collision. To będzie to podróż, że tak powiem. To powinno to jakoś super długo zająć, ale będzie to całkiem spora podróż jak na ten stateczek, także będę musiał też w jakiś sposób Quantanium zatankować gdzieś od jakiegoś kosmicznego żula paliwowego. No to co? Kiedy 3.18 dostaniemy w łapy? Za tydzień? Ta. Za dwa? Miesiące? Jak uj. Jak dostaniemy na święta, to będzie szał pał.
ale kończy się październik, listopad. W połowie listopada możemy się spodziewać Intergalactic Aerospace Expo i Corsera. Więc przynajmniej tyle. Tak, dobrego. Dobrego? Zobaczymy, czy dobrego zresztą. Że będziemy się wozić Corserem przez pewien czas. Zanim 318 nie wejdzie. Też to widziałeś? Widziałeś? Każdego ranka, Fox, każdego ranka. Naprawdę. A, Fox, tak tylko wiadomość, że na święta planuje, w zależności od promocji naturalnie, zaopatrzyć się w dwie butle krakena kawowego, bo z moich wstępnych obliczeń wyszło, że jedna butelka jest na jedną osobę, na jeden dzień. Tak wyszło. Nie jest moja wina. Coś u Roberta kupić? Co? Gdzie? Kto? Jak? Gdzie? Nie, może sobie na targach coś wolisz kupić zamiast alkohol. Nie, no ja myślę, że alkohol to jest lepsze zainwestowanie, przepraszam, spalenie pieniędzy. Przynajmniej butelka ci pusta zostaje. Może z niej potem zrobić lampkę, albo wyrzucić. A na targach to ja tylko tego Hurricane'a, którego od razu przerobię na Corsera. Wezmę, już mam odłożone na niego store kredyty. Szybciej niż myślałem, ale wolniej niż bym chciał. Tak czy inaczej, gdybym nie zamontował takiego quantum, jakie zamontowałem na ten statek, to bym w ogóle nie doleciał. No. To jak tam? Jak tam w pracy, Fox? Jak tam... Ogólnie tutaj nie gadamy o polityce, ale załóżmy, że tworzymy teraz satyrę jakiegoś rodzaju. Jak wam się podoba, obie wam, nowy minister naczelny w Wielkiej Brytanii? Co sądzicie? Ja nie znam typa, ja w ogóle się dowiedziałem o typie dzisiaj rano, że typ jest premierem i nie mam wyboru, muszę go zaakceptować. Nie no, właśnie jest lokalny, właśnie o to chodzi Alien, że jest lokalny, no. Człowiek jest pełnoprawnym Brytyjczykiem, jakby nie patrzeć, się tutaj wychował. Jak widzisz po tym, co Fox pisze, ewidentnie jest lokalny, tak? Pamiętaj, Alien, nie oceniaj polityka swojego po kolorze moczu jego. No jest gościu, z tego co ja rozumiem, z tego co wiem, mogę źle wiedzieć, bo za dużo researchu nie robiłem, jest przede wszystkim biznesmenem, tak? Money. Jeszcze tylko 18 milionów, zaraz będę. Wachy starczy? Chyba. Tak, a tutaj już się czepiali go, już się czepiali oczywiście po internetowych portalach i różnych stronkach, że jego żona ma biznes zarejestrowany poza UK, że ona w Anglii, w Wielkiej Brytanii nie płaci podatków, tak? I był taki spot też, nie wiem,
co to było dokładnie, że typ tankował swoją kiję na stacji paliwowej. Typie, nie uwierzę w to w życiu, że ty kiją jeździsz, a jeżeli jeździsz kiją, to jest model, którego my jeszcze nie widzieliśmy i nie zobaczymy przez kolejne 20 lat na rynku. Ale no spoko, no. Jeżeli jest biznesmenem właśnie, jeżeli ma rękę do pieniędzy, a zdecydowanie ma, tak, głowę, rękę do pieniędzy, to mam nadzieję, że wyprowadzi brytyjską ekonomię z tego kanału, w który została wrzucona przez poprzednich ministrów. Tak, dokładnie, mam takie same podejście do tego. Zdecydowanie. Ile to było ministrów już? Nie wiem, no nie, oczywiście, no gorzej, ja myślę, że gorzej już nie będzie. To jest prawda, wszyscy płacimy za nieudolności polityków. Wszyscy, i to nie mówię tutaj teraz, Polska, czy Anglia, czy jakikolwiek inny kraj. Wszyscy płacimy za ich nieudolności na chwilę obecną i słono płacimy. Jak nigdy przedtem, przynajmniej za mojego życia, płacimy. No. Słuchaj, Witold, worek ziemniaków byłby w stanie podejmować bardziej racjonalne decyzje niż poprzedni minister. Poprzednia pani minister, więc w tym odniesieniu na pewno gorzej nie będzie. No. Także... Jeżeli typ ma łeb do pieniędzy, to rozumie, czego potrzebują ludzie, czego potrzebują właściciele biznesów i będzie po prostu szukał poparcia właśnie u ludzi, którzy potrzebują pieniędzy, czyli u większości populacji tej wyspy. Hello, konserwator! New follower! Hitman, wielkie dzięki za follow. Witaj na pokładzie. To mnie wyrzuciło. Dlaczego? Aha. What? Czekajcie, ludziska, bo zostałem napadnięty. Kurwa, czemu mi... To jest grane. Można... Zepsuło mi się namierzanie. Też nie działa u mnie namierzanie. W ogóle nawet nie działa pod tym, pod klawiszem. Ech. To nic, zrobię coś ryzykownego, silniki restart. Kurwa, zdjęli mi tarczę, a ja muszę wypierdzielać z tego systemu. Szybko, zablokowany kwantum. O, działa, po wyłączeniu zasilania działa, ciastek. Okej, muszę się oddalić po prostu dalej, bo jestem naprawdę w chujowej sytuacji. Faktycznie, teraz mi działa, no. Okej. Okay. No, kurwa mać! Teraz mi nie działa? No teraz mi nie... Jezu, co tu się dzieje? Dziwne rzeczy się tu dzieją. Okej, okay, mam to.
Dobra, zaraz do was wrócę, ludziska, muszę się teraz uporać z tymi... dziwadłami, że tak powiem. Czas na kopanie dupy i rzucie gumy. Dobra, mam cię tych... Już mnie chcieli, kurde... Jeszcze nie ma żadnej misji na razie, to ja się staram przeżyć, a nie mogę stąd wyskoczyć, bo jestem blokowany. Jebana M50. Siema, Pronar, witaj! Zaraz do was wrócę czaty, bo mam... sytuację napiętą jak w zbyt ciasnych majtkach. Okej. Okay. Jesteś typie. I tutaj mam blokera właśnie. To jest... Jeszcze do mnie strzelasz? Chyba cię mama nie kocha. Czemu mi się... O Jezus. Jeszcze mi się trójkąt mocy zmasakrował tutaj. Można już wsiąść misję, jak coś w priorytet. Teraz wezmę to ustrojstwo. Zastrzelę tego typa. Mi tutaj pięknie. Dobra, i priority mamy. Teraz... jest... Raz plus... Call to arms. Ale jak mam go zaznaczyć tobie? No, jeden pewnie. Nie mogę w ogóle namierzyć tego statku. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, ja tak przy okazji sobie tutaj... zatankuję. No co jest z jumps? Przecież już rozwaliłem wszystko, co miałem do rozwalenia. Co tu się od pierdendy go wywuje? Tu się nie da ciastek. Tu nie ma już skakania. Aha. No to jest ta blokada właśnie. No tak. Ja muszę... Aha, czy ja na stacji wyląduję w ogóle, żeby zatankować chyba? Co? Da się? Wylądujesz. Tylko trzeba tam dolecieć po prostu. Dobra, no to 200 km na boosterze damy radę. Wolny to statek nie jest. Żebym się nie rozbił jakiegoś zamarzniętego kupala w kosmosie. I będzie pięknie! A, konserwator, słuszna uwaga, no ale... Morawiecki nie był Hindusem. Czy też nie jest Hindusem. Więc to jest wielka różnica, wiesz? Wielka różnica. To jest naród biznesmenów. Zauważ. Albo operatorów... Customer helpline. Dwie opcje masz w Indiach. Ja dodatkowo nie chcę się tutaj clear. O, mogłem skoczyć ciastek na stację. Aha, no teraz to już, wiesz, zapierdalam jak dziki bawu. No właśnie ci powiedziałem, co ma do tego rasa, kurde. Oh, fuck. Czy może na wsteczny wrzucę, może mi się uda wyhamować. Nie zahaczę, tyle wiem. Dlatego nie jesteś bogaty właśnie. Bo nie jesteś... No, Hindusem nastawionym na biznes. Także już wiesz, dlaczego musisz pracować ciężko każdego dnia. Ale tak mówiąc poważnie tutaj, nie satyrycznie, to... Naród indyjski zawsze był nastawiony właśnie na handel. Jakiś taki właśnie... ogólny barter.
Nie, 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 tu się nic nie zmieni w tym zakresie. Absolutnie się nic nie zmieni w tym zakresie. To dalej będą z Indii telefony. Chociaż ostatnio miałem z Niemiec, a nawet z Polski miałem jeden taki. Jednego dowcipnisia. Czy też docipnisia. Zwał jak zwał. Są jakieś landing pady do cholery. Czy jestem ślepy? Chyba jestem ślepy. Zadzwoń ciastek, wyląduj. Przecież dzwoniłem, tylko chciałem landing pada jakiegoś ogarnąć. Chyba... Nie ma? Dobra, już wyląduję. Mam nadzieję, że zadziała naprawa i tankowanie w takim razie, w ten sposób. Dalej muszę powolutku tutaj manewrować tymi drągalami. Się dalej nie czuję, tak powiem. Myślę, że za mało trenuję. Powinienem trenować po 6 godzin dziennie. Tutaj zamiast pracować, to powinienem tutaj trenować. Landing complete. Have a pleasant stay. Ja nigdy nie pytałem, wiecie, bo nie chcę podzielić losa szeryfa, który za dużo pytał. Bo dla niego bardzo zgubne. Okej. Okay. Wszystko jest, wszystko jest. Fuck sake, serio. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie, że przylecimy i już będzie koniec. Pierdole. Co, zmieniamy serwer? Kurwa, zostawiłem hełm na poprzedniej stacji. Shit! Nie wiem, jaki tutaj będzie teraz ten reset time. Kurwa, co tu się dzieje? Z pół godziny, co? Wiesz co, niech no ja zaopatrzę się w hełm, bo okazało się, że zapomniałem go zabrać z poprzedniej stacji. Możemy potencjalnie zmienić... Bo misji to tutaj raczej żadnych nie będzie, co? No na Crusaderze będziesz miał te fale jedynie. No fale tutaj, więc no można porobić by fale w zasadzie. Tylko trzeba na Crusader polecieć. Dobra, pierwszy muszę ten hełm cholerny ogarnąć. No widzisz, no tak weszło, no musiałem wcisnąć w siebie dwa hot dogi. I zapomniałem. Stawiłem na ladzie w sklepie. Wyszło. Słowo daję. No, a tak poza tym, pograłem sobie delikatnie w Seven Days to Die. Mam już taki bardziej konkretny... No, zajebista winda, widzę. Konkretny obraz tej prawie gry, bo oczywiście produkcja w Early Access, jak żeby inaczej. Fajne słoneczko dzisiaj świeci.
A jak wiecie, będę to po raz pierwszy streamował w niedzielę. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Zobaczymy. Póki co prawie się odbiłem od tego tytułu, tak mocno się prawie odbiłem. Bo próg wejścia ma irytujący, a tutorial jest durny. Jasne, Jack, ja jak najbardziej, jak najbardziej. No wiesz, odpaliłem na razie taki pseudo, że tak powiem, pseudo świat na moich zasadach, tam sobie troszkę uprościłem spraw. Na początku, co? A nie, to pierdolenie po tym. Ale jak grałem w Paradoxy, ale no nie wszystkie, z Paradoxów to ja uwielbiam najbardziej Battletech. Ja do tej pory grywam sobie w Battletech. O, się w mordę, w pizdu. No bo ja w Seven Days to Die to rower zdobyłem. Warto robić questy bardzo i bardzo mi się podoba, że są te questy. Szkoda, że tych NPC-ów jest tak ekstremalnie mało. Czy tutaj brakuje ściany, czy to jest szyba? O. Czy to się wchodzi? O, cię chuj. Okej. Okay. Jak to nie? Ty mnie tutaj nie bluźnij. Te paradoksy to ja mam każdego dnia w pracy. Serio, czy tutaj nie będzie sklepu z żadnymi akwariami na głowę, a nic takiego? Ariu, kurwa, żartujecie sobie? Uf, jest. Ten serwer ledwo wszędzie, tyle wam powiem. Czy w każdym mieście, no... To nie nazwałbym tego miastami, Wieczko, to bardziej są takie... osady, tak? Survivalowe. Tylko... Nie wiecie, czy planują na jakimś etapie dodać więcej jakichś NPC-ów, bo póki co jest dosłownie jeden NPC za ladą na osadę. Całe szczęście są różne te NPC-e. No, na razie robię te pierwszopoziomowe z racji oczywistych. Armor i helmet. Helmet z nami Helmuta. Skorpius to jest sam, zbijemy. Dobra, to się nie nadaje na próżnię. To się nadaje na próżnię. To się nie nadaje. To jest fajne ogólnie. Fajny ten hełm jest tutaj. Ale czekaj, nie. Czy to jest... Czy to on ma pełne oszklenie, czy nie? Chyba nie. Coś mi się nie wydaje. Na razie byłem w dwóch tym początku. W dwóch osadach. Szczerze mówiąc. I w drugiej dzięki temu, że rower dostałem w zasadzie. No to wygląda, jakby to nie było osłonięte tutaj. Tego jeszcze nie widziałem hełmu. Szczerze mówiąc. In Atmosphere Operations. Mhm. I think you're going to be happy with that. No shit. Really? To co, poleciliście na ten Crusader, tak? Nie, czekamy na ciebie. Dobra, okej. Okay. Ja już się ogarnąłem tutaj w takim razie, może nie wychodzę do menu.
Znaczy my czekamy, żeby lecieć na Crusader. A, żeby lecieć, dobra, okej, spoko. Już się pogubiłem. A to nie zostajemy tu? Czy myślałem, żeby jednak zmienić ten serwer ze względu na to, że to są dziwne rzeczy się dzieją. Ale możemy zostać, a nie ma nim przeciwko. Zróbmy te fale, zobaczymy spoko, jak to działa. Bo wiem, że motor, bo tam znalazłem części od motoru jakieś, więc na pewno może mieć motor. A resztę mi nie mówcie, bo chcę być zaskoczony. Dwa czerwone cele są tu ciasne, jak co? Spoko. Scorpius i konstelacja Phoenix. Gdzie jest mój... Scorpius ewidentnie szuka tutaj walki jakieś. Gracz? Tak. Teraz jeszcze retaliator. Retaliator. Koło ciebie cias, tak jak coś jest. Okej. Zobaczymy, co wylądował tym Scorpiusem w środku. Retaliator. No jest ten retaliator tutaj. Bijemy? Możemy bić, jasne. On nam nic nie zrobi. Po co ty podpala flary? Ucieka. Tak, na skillę patrzyłem. Oczywiście tam zainwestowałem troszkę skillem. Chyba 12 poziom postaci, z tego co pamiętam. No i troszkę tego jest w zasadzie. Tam nie wszystko jarze. Co mnie irytuje w zasadzie w Seven Days to Die, to fakt, że tak podstawowa rzecz jak pierwotny workbench są tak ciężkie do wykrawcenia. Bo potrzebuję dwóch narzędzi, których za grzyba nie mogę znaleźć. Znaczy miałem tam z questa do zdobycia klucz francuski, ale miałem do wyboru albo klucz francuski, albo rower. To wybrałem rower, żeby się w końcu przemieszczać jak ludzie. Zapierdala, kurde, jak dziki osioł na sterydach. No i młotek jeszcze, taki clawhammer. Z taką końcówką do wyciągania gwoździ, nie? Też nie mogę tego znaleźć. Dosłownie te dwa składniki, a to na pewno jakoś padnie. No gdybym miał, to bym mógł produkować amunicję i ogólnie do mnie napierdala jeszcze. A to do typa, wszyscy napierdzielają. Zapierdziela jak... Bo się rozpędza z punktu A do punktu B, no co za kurde ciul.
Po prostu na pełnej kurwie tutaj lata. Także rozwój postaci mi się, szczerze mówiąc, podoba. Na początku popełniłem taktyczny... Zresztą, Mike, nie chce mi się z typem bawić w kotka i mieszkę, bo to jest głupie po prostu. Popełniłem błąd, bo zainwestowałem w heavy armor, nie? Zrobiłem sobie heavy armor. I szybko się okazało, że to jest na początku dla mnie, przynajmniej dla mnie osobiście, wyrok śmierci. Dobra, na Crusadera się ustawię. Bo to, jak moja postać się zaczęła wtedy ślimaczyć, jak staminy mi jechało, to... O, i druga rzecz, na którą się poirytowałem, to to, że antybiotyki w tej grze to jakiś, nie wiem, jakiś ekskluzywny towar. Nie znalazłem ani jednego, dostałem infekcji i zmarłem raz na infekcję. Tak, wiem, no wiem o tym, że będę mógł to zrobić, tylko że to kwestia tego rozwijania tych skilli odpowiednio. Ale tam exp i te levele raczej szybko lecą, z tego co zauważyłem. Tak w miarę się morduje tych zombiaków trochę. Zrobiłem sobie płomienną siekierę strażacką. To mnie satysfakcjonuje. Mam jakiegoś prowizorycznego shotguna, prowizoryczny rewolwer, strzelbę, karabin. Także jestem tak uzbrojony, tylko amunicji mi brakuje, ale widzę, jak bardzo nagradzające są właśnie zadania dla NPC-ów z tych osad, nie? Więc je wykonuję. A bardziej nagradzające są niż cholera eksploracja czasem. Eksploracja mi się podoba w tej grze. Wiesz, ciekawe ma charakter, bo mi się... A miodu, no miodu. No miodu to ja tym bardziej nie widziałem, ale to dobrze wiedzieć. Ale miodu nie widziałem absolutnie. Jeszcze. Kawę własną hoduję, to jest ważne. Zaskoczyło mnie to takie pseudo-minecraftowe podejście do budowania w tej grze. Że niby takie bloki minecraftowe, ale z drugiej strony wysokiej rozdzielczości można je sobie jeszcze uformować w inny sposób. Że to było w pytkę akurat. Provide backup. Bardzo dużo, ale coś się trzeba już. Ja sobie taki bunkierek malutki, prowizoryczny zrobiłem z kamienia. Jeju, ile się musiałem narąbać materiałów, gliny i kamieni, żeby ten mały bunkierek sobie wykształcić. Ja pierniczę. Masakra. Nie no, ja tutaj kuźwa nic nie mam. Macie coś, jakiekolwiek misje? No teraz się pojawiałem powoli. Za 17,5 tysiąca mam najdroższą na razie, to jest pojedynczy cel. Ortroki za 40. No to dawaj. Widzę, że to mi dzisiaj nie będzie działać. Szeruję. Wziąłem. Damy na celin. Dobra. To ja polecę na Daimar. Commander Chris Maver, witaj! No, powiedz, Jack, co tam? Jeżeli to nie są spoilery, to jak najbardziej. Czy spoilery, co tam można zaspoilerować? Jestem parę godzin od mojego pierwszego krwistego księżyca, tak przy okazji, więc... Następnym razem, jak będę miał czas się zalogować, będzie jadka i pewnie zginę 15 razy. Jak żyjesz, Chris? Tylko 15. No tak średnio przewiduję. Okej, gdzie te... Gdzie te cele?
jest cel? Tutaj jest? Jest i to będzie atmosferyczny sukinkot. Ale powinno być jasno przynajmniej. Nie rozumiem też na przykład niektórych zależności craftingu w Seven Days to Die. Dlaczego potrzebuję 5 kawałków mięsa, żeby usmażyć sobie na grillu jeden kawałek mięsa? Cztery razy przypalasz może. Może. O! Okej. Serio? Klucz francuski, niepłonąca siekiera strażacka? The fuck? Jak? Jak, ja się pytam? Dobra, będę leciał, aż dolecę do celu. O tym kluczem francuskim tam widzę... Ktoś musi. No, w sumie tak, dobrze. Można rozkręcać jeszcze urządzenia, co nie? Z tego, co kojarzę. Okej. Okay. Kurwa, dwa hurikany. Dobra, to się zajmę tym. New right! Roots! Rot! Bardzo proszę o shoutoucik dla pana Rootsa. Witam was wszystkich, moi drodzy. Rozgoście się, czujcie się jak u siebie. Ja zaraz do was przyjdę, bo ja tutaj morduję. Znaczy, mnie mordują tutaj. Muszę być tutaj prawdziwy. Panie Rus, bardzo dziękuję za ten rajdzik zacny. Cieszę się, że zasłużyłem sobie na to. Co tam słychać w kosmosach po waszej stronie? Chyba, że nie było kosmosów dzisiaj. Wielkie dzięki za follow. Skywalker, wow! Skywalker z Polski mnie sfollowował. Nice! Ściągnę mój cel, oddalę się i do was wrócę. Nawet wasze zdrowie wypiję, wyobraźcie sobie. New follower! Fuck. Okej. Wszystko na ten temat. Dziękuję, dobranoc. Muszę się ewakuować. New follower! Wielkie dzięki za followy, ludziska! Wielkie dzięki! Staram się, ale to jest brutalne. New follower! To się posypało jak nigdy. Dzięki za te wczesne święta. Straciłem troszkę uzbrojenia. Oddaliłem się od grup przeciwników. Całe szczęście mam wszystkie dopalacze jeszcze. I jeżeli będę z nim sam na sam, to mi się typa uda wymanewrować. To jest całe szczęście NPC. Ja w PvP w tej grze nie jestem jeszcze, przepraszam, w tej prawie grze nie jestem jakoś specjalnie uzdolniony, więc... Poza tym zacząłem trenować ostatnio na systemie HOSAS. Więc się uczę... A, masz tu, typie. Dobry wieczór, Ruz. Bardzo dziękuję po raz kolejny za tego zacnego rajdzika. Nie wiem, czy tam shoutoucik dla ciebie poleciał. Jeżeli nie poleciał, to ja go zaraz zorganizuję. Muszę tylko sam siebie tutaj zorganizować, żeby nie eksplodować jak... A, dziękuję bardzo, samiec. Nie zauważyłem, bo mam tutaj, wiesz, bliskie spotkania trzeciego stopnia z eksplodującymi elementami mojego własnego statku, który jest zrobiony z recyklingowanych puszek po tanim piwie. No, gościu! W każdym razie, jak życie, jak samopoczucie, panie Rudz. Dziękuję jeszcze raz za przeprowadzenie tak wielu zacnych widzów.
Całe szczęście przez całe życie trenowałem swoje nadgarstki. I widzicie, i teraz przynosi to rezultaty. Trenowałeś na dwóch stickach? Nie no, jednego sticka na dwa nadgarstki trenowałem przez całe życie, więc no mówię, no przyniosło to w końcu jakieś rezultaty, nie? Niech no ja to zabiorę z ekranu, to przełączę na zewnętrzny ekran. Jak mnie tutaj oskrobali delikatnie, fajnie, będę musiał to naprawić. Wszystko? Podgonię tutaj czaty wszystkie. Tak, to z magazynami do nauki to wiem, Jack, to właśnie dlatego przeszukuję teraz te wszystkie skrzynki. Dobra. Nie pisaliście aż tak dużo, myślałem, że jakieś komplementy w moją stronę zaczną się sypać albo coś takiego. Ja wypiję wasze zdrowie tutaj. To jest bardzo dobry 8-letni rum. To, proszę pana, jest Drake Buccaneer. Jednoosobowy myśliwiec, który ma za zadanie nałożyć więcej wpierdzielu niż inne statki podobnej klasy. Ma działko rozmiaru 4 na górze, 2 działka rozmiaru 3 tutaj zaraz pod skrzydłami przy kadłubie oraz 2 działka rozmiaru 1 na końcówkach skrzydeł, czy też skrzydła w tym przypadku. Tak, nakłada spory wpierdziel, jeżeli się odpowiednio tym statkiem manewruje, ale tym samym jest zrobiony z papieru. Jest też zgliczowany, bo te dysze wylotowe nie powinny być absolutnie białe. A ja muszę się naprawić. Zanim... Czemu ta ikonka tej blokady dalej się pokazuje na tej mapie? Nie rozumiem tego. Jakiś komunikat był przed chwilą, ale nie słyszałem. Marudziła znowu, że blokada jest ogarnięta, ale uważajcie. No właśnie. Dobra, ja polecę sobie teraz na port Olisar się naprawić, bo tak niebezpiecznie. Miałem sobie i jedna, ten statek ma taką sporą wadę, jako że jest to tani statek od Drake, bo Drake w lore Star Citizen to jest korporacja, która produkuje dobry sprzęt, ale on jest tak jakby zrobiony z taśmy klejącej, patyków, ze śliny i gumy do rzucia. Więc ten statek nie ma systemu katapultowania się. Więc to jest bilet w jedną stronę, jeżeli jesteśmy nieuważni. Ja. A wiesz co, wiesz, że jeszcze nie przeglądałem parkomatów? Że ci powiem, nie zauważyłem, czy ja widziałem jakieś parkomaty, cholera. Ruc, trzymaj się cieplutko, do zobaczyska. Wielkie dzięki raz jeszcze. Powodzenia tam! Że mam nadzieję, że zostaniecie z nami, ludziska, troszkę. Dzisiaj oprócz tego, że robimy zwykłe misje, mamy też zamiar robić dynamiczne eventy. Jeden się w zasadzie skończył w chwili, kiedy udało nam się dostać na serwer. Event nazywa się Nine Tails Lockdown. Jak to wygląda? Jest taka organizacja piracka Nine Tails i oni po prostu okupują pewien sektor, pewną stację kosmiczną, uniemożliwiając przemieszczanie się za pomocą Quantum Travel w obrębie tej stacji i atakując wszystkie statki dostawcze. I gracze zwykle mają do wyboru atakować statki pirackie albo dowozić surowce. Zwykle medykamenty na tą stację z innych części układu. A ja mówię, tutaj dodatkowo czuję się jak dziewica orleańska, bo latam na 2 sticki od pewnego czasu i joysticki, które mam, to jest najtańsza opcja na rynku tak naprawdę w celach eksperymentalnych i mam na nich bardzo, bardzo, bardzo mało przycisków. Musiałem sobie to skonfigurować tak, żeby jakoś to działało. Tak, dokładnie, Jacques. Zastanawiam się, jak ten Corsair będzie wyglądał cały. Niebawem w 3.17.4. Także dla tych z was, którzy są tutaj nowi, Star Citizen to jest mój główny, że tak powiem,
punkt w menu na Twitch. Podobnie jak dla pana Roots Rat Elite Dangerous. W Elitkę też grałem, mam tam nawalone prawie 800 godzin, ale no żaden ze mnie specjalista i okazjonalnie sobie tam w zasadzie powracam. Ostatnio odpoczywam. Na Drake Space Pickup? A, czekaj, ja chyba coś pominąłem tutaj. Co, magicznie się naprawiło już? Jej! Wszystko mam. Misje. Zobaczmy, co z misji jest tutaj. Waiting on mod package, bla bla bla. Provide backups, search, research, investigation. Patrzcie, nie ma żadnych. Czy macie jakieś beacony? Nie ma nic, nie? Serwis beaconów nie. No. O, więcej bounty hunterów mi się pokazało. Mam za 62 tysiące fale. A ja mam serwis beacony, bez problemu. Masz ten za 300 tysięcy? A nie, tego nie dam rady w sumie. Mam ten za 320 tysięcy. Ale się zajedziemy. Nie ma co. O, zajedziemy się. Dobra, wezmę to za 62 tysiące, udostępnię wam. Poszło. Gdzieś to ja polecę. 58 tysięcy. 74. 55. Ale mogę polecieć tam z drugiej strony Crusadera. Thank you. And please visit again. Jak znajdę jakiś kuźwa punkt nawigacyjny, który mi to umożliwi. Wiesz co? Przyjmuję to wytłumaczenie. Brzmi dobrze, Jack, naprawdę przyjmuję. To się nawet pokrywa z jestestwem tego statku. No kuźwa, no nie polecę tam serio. No to fuck you, polecę tutaj. A później z drugiej strony. Ja muszę lecieć na Daimar, bo nie widzę żadnych OM-ów, żeby przeskoczyć. Mam taki czerwony, leciutki pancerzyk na sobie, żeby mnie bardziej było widać na śniegu. Nie pytajcie. Ej, znów w atmosferze widzę. Trzeba było żółty kupić. Ale to mnie wtedy ktoś by z moczem pomylił. A nie, w sumie teraz mnie z plamą krwi mogą pomylić, w sumie. Mogłem też być brązowy. To nie będzie jasne, oczywiście, że nie będzie jasne. Te cele się chyba nad bunkrami spawnują. Zaraz zobaczę, co się dzieje. Mamy główny cel, to jest Vanguard Warden, a drugi to jest Cutlass Black. Dobra, pierwszy się Blacka pozbędę w takim razie. Trzeci jest jeszcze. Hornet. Okej, Black, Hornet, Black i główny cel wtedy.
teraz, gdyby nie head tracking. Ocie chuju! To byłoby nieciekawie. Nice! I bonusik malutki. Wiem, że to jest taki skromniutki bonusik, ale parę tam setek alfa UEC, ale raduje się serce. Wow, za nisko, za nisko, za nisko, za nisko. Rozwal się typie o ten. Cholera, jeszcze jest burza piaskowa. Wiesz co? Zależy jak w ciebie wlatuje. Jak wiemy, Aurora to jest najlepsza torpeda w tej grze. Że zaleta małych, lekkich myśliwców jest to, że one są niesamowicie zwinne i można nimi bardzo agresywnie manewrować. Tudzież właśnie układ HOSAS to wszystko bardzo, bardzo mocno wspomaga. Niestety wadą jest taką to, że są z papieru, to jest raz, więc stąd manewrowalność, jak wiemy, żeby unikać tych obrażeń. A dwa, to nie mogę nakładać tak bardzo ognia na cel, jakbym chciał, czy tak często, tak mocno. Więc muszę to robić z precyzowanymi bardzo trafieniami. Ale posprzątałem sobie obstawę i teraz już mam sam cel, który nie jest w stanie mnie w zasadzie ruszyć, bo jest ciężki myśliwiec. W rękach gracza to byłaby śmiertelna rzecz, ale no ja jestem tutaj w stanie tego NPC-a bez problemu wymanewrować. Właśnie tak. No, Crusader w pełni, jak miło. Okej. Trzeci cel się sam zniszczył. Dobre. Okej, no. Szybko wpadło w takim razie. Nie no, panie, z Aresów to ty nie zdejmiesz celu, jak choćby przed tobą stały. Spokój, ja im nie wybaczę, ja im nigdy nie wybaczę, jak zwalili te Aresy. Było dobrze, ale musieli spierdzielić. Dobra, już szukam dalej. A Jona im nigdy nie wybaczę, skurwa. No. Tak czekało się na te statki, a potem człowiek, no, wip, przepalone, bo do dupy. Cześć Kryob, patrzcie, Kryob trenuje, żeby być komediantem, widzieliście? Ja myślę, że mu świetnie wychodzi, powinniśmy go zachęcić do tego. Komediantem, komikiem, zwał jak zwał. Dobrze mu wyszło, dobrze mu wyszedł ten żart. No tak, dokładnie, Fion. Kryoba od chomików wyzywasz? Może nie jest wysoki, ale żeby od razu chomik? No ale no to znaczy to jest, jakiś, nie wiem... Misję podzieliłem, w każdym razie. Ja wiem, no kurde, targeting, ale zobacz tutaj na słownictwo, Kryob. Zwróć uwagę na słownictwo. Targeting, czyli celują, ale jeszcze nie wycelowali. Ale mam tu cel na Daimar 1. No gościu! The Garden. O ja pierdolę, serio, mnie teraz będzie to męczyło, ten jeden piksel cholerny. Co my jesteśmy? Nie marudź, stary pierniku. Kurde, w przedszkolu znowu?
Szczęście, że w tej samej piaskownicy nie siedzimy, bo wam nasypał piasku do tego skarpetek. Skąd wiesz, że ja w skarpetkach chodzę? To bym ci kurwa wtedy założył skarpetki, a potem dosypał do nich piasku. A reklamówkę z Biedronki też masz? Nie, ja nie, mnie nie stać, żeby zrobić zakupy w Biedronce, niestety. Aldi Max. Lidl też zbyt ekskluzywny. Też wiem, że Aldi i Lidl to praktycznie to samo. Jack, tu masz, no... ciekawy argument. Nie? Ilu streamerów widzieliście od pasa w dół? Okej, nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało, ale no jest co jest. Wielu. Spoczynek. Twoja stara. Nie. Co to jest? Valkyria. I... Hurricane. Hurricane. Dobra, oczywiście pierwszy się pozbędę obstawy. Chyba, że się cel sam rozwali zaraz o podłoże. Fuck you, fuck you, fuck you. Bo jest bardzo nisko. Muchos niskos. System is hit. Dobrze, jest jasno, będę widział, kiedy się rozbija. Noise, a i jestem uszkodzony, tak jak mówiłem, idzie tutaj obrażenia wręcz przestarcze przechodzą w ten statek. Nie wiem, czy to też celowe, czy to niedocelowe. No wiem, że docelowo tarcze nie mają w magiczny sposób ściągać, że tak czy siak pochłaniać wszystkich tych obrażeń. Absolutnie nie. Zwłaszcza jeżeli balistyka do nas napiernicza. Ja na przykład nie mam już w tej chwili tarcz, nie? Więc muszę troszkę przygazować i większą dynamikę tutaj wykazać. Wiem, ale nie mogę teraz. Zapominam cały czas. Nie pamiętam, gdzie sobie ustawiłem. Nie pamiętam, żeby używać. Ale... zrobię sobie na tarczę. No kurwa, nie to. Faktycznie zapomniałem, gdzie używam. Okej, tarcze odnowione. Nie to znowu. Teraz przerzucę się na broń. Faktycznie powinienem już się nauczyć naprawdę... Białe są, poczekaj, niech się czerwone zrobi. ...zarządzać tym trójkątem mocy. Nice. Overheating, okej, okay, zaraz mi się coś stopi, widzę. No wybuchnij się! Weapons overheating. Bronie mogą się przegrzać i eksplodować, więc... No. Good. Ach, te emocje. I teraz tam już są chłopaki. Zaraz pozamiatają kolesie. Niech na się wzbije wyżej, żeby stąd odskoczyć. I zobaczmy, co tutaj mamy kolejnego.
A nie, bo to są jeszcze te, więcej co to jest. Się najęli, jeszcze nie byli, prawda? Czy byliście? Jesteśmy. A jesteście teraz. To ja na Calliope lecę. Nie, na Celin, co ja pierdzielę. Tam też nie, już byliśmy. Już byliście. I to kuźwa mi dali pokazać, że tam jest cel. Dobra, okej, okay, nieważne. Just Star Citizen Things. Oh. Item travel can once again resume freely in the sector. Crusader Security is working to find and arrest those responsible for this criminal blockade. But until such a time, please continue to prioritize safety and caution while traveling. Thank you. Mam za 62 000. Jak się pojawi, jak zaskoczy, bo wziąłem i nie mam. Kuźwa, serio? Podzielone. Obrażenia jakoś z zewnątrz, a jak wygląda to na tutaj? Komponenty niekrytyczne oberwały, więc... Więc, bo nie trzeba panikować. Trzeba się napić, nie panikować. Zdrówko, ludziska, za to, że przeżyliście do środy. Już niedługo weekend, wszystko będzie dobrze. Weź, nie przypominaj, że dopiero środa. Nie, no to już. Nie, dopiero. Dobra, ja mam tutaj jeden cel, więc... Już to byłby piątek wieczór. Ircio, witaj. O co konkretnie pytasz? Sprzęt tutaj ja mam dużo tutaj. O komputer, o joysticki. O farbę na ścianie, czy o zawartość tej szklanki. Nie no, żartuję sobie, ale ten, jakbyś konkretnie mógł zapytać, to odpowiem ci bardzo chętnie. Cała specyfikacja mojego komputera jest w kafelku w sekcji informacje. Ogólnie mam Ryzen 5900X, do tego mam 3080 Ti, 64, nie przepraszam, nie, jeszcze nie, 32 GB RAM-u Corsair Vengeance LPX na 3800 MHz, masę dysków SSD, i takie tam pierdoły. Takie, wiesz. Nic specjalnego, ale daj radę. Ci dam memory error. Error, kurwa. Error. Nawet nie myślą o takich rzeczach, Witold. Musimy odleczyć. Your mom. Your mom. O, ja mam dzisiaj error mózgu masakryczny. Taki brain dead w pracy, że masakra. Jutro będzie jeszcze lepiej. Bo jutro będę miał to samo, tylko że dwa razy więcej. Będzie super. Nie mogę się doczekać. Znaczy, naprawdę muszę mieć wszystkie te zadania nad powierzchnią. Całe szczęście, że jest jasno, ale... gra na chwilę obecną, czy też prawie gra na chwilę obecną, zajmuje około 60 GB na dysku. Co to się rozbił? Nie. Bakanir? Ja tego typa muszę rozwalić. Bo on mi nie da żyć. Let's see how you like this.
Nie, to jest Gladius, co ja pierdzielę? Czemu ja myślałem, że to jest... Czy ten Gladius ma jakiś, nie wiem... system... A jest Bakanir, tutaj jest, czyli faktycznie też jest. Tarcze mi prawie zdjęli, cholera, dwojki. Chodź tu, typie. Przestanę tańczyć z tymi myśliwcami, to sobie... odnowię tarczę. Już cię prawie pokroiłem, typie. Scattergun, oj, nie mogę go mieć za blisko. Bo mnie dosłownie rozpufnie. Ała! Nice. Dobra, odmów te tarcze. Coś tu shadery widzę nie wyrabiają. Jak tam tarcze, git. Przełączę się na bronię. 83 GB już teraz? Ale czekaj, czy ty patrzysz razem z PTU, Fox, przypadkiem? Czy to jest tylko katalog live, czy to jest połączone, czy to są połączone katalogi? Serio? Tylko live często. Nawet nie zauważyłem. Dobra, to poprawka. Okolice 80 giga. Ha! Efion, dobra, wygrałeś czat. Będę pamiętał. Dobra, kończę zabawę z tym typem. Byle nie za blisko, bo jak jego jak eksplodują... Walkirie tak eksplodują, że jak jest się właśnie myśliwcem na kimś zbyt blisko, to ta eksplozja nas za sobą pociągnie. Nice, jest, a tam już są ludziska prawie. I ja przestrzegam ogólnie przed Star Citizenem, bo to może fajniej super wyglądać, jak ktoś gra na Twitch, ale... musicie wiedzieć, ci którzy z was, którzy jeszcze nie wiedzą i się interesują, to jest to produkt nadal oczywiście w rozwoju. Pierwszą i najważniejszą grą dla Cloud Imperium Games, dewelopera Star Citizen, jest Squadron 42. Doświadczenie single player mające wprowadzać ewentualnie w uniwersum MMO Star Citizen. Rozwój przebiega powoli, istnieje, ale przebiega on dosyć powoli. Jest to produkt niestabilny, do którego trzeba bardzo dużo dystansu i cierpliwości. Więc jeżeli uważacie, że wewnętrznie spełniacie te kryteria, to zachęcam do wykorzystania mojego kodu referencyjnego, który wam troszkę pomoże na starcie przy zakładaniu nowego konta i po zakupie pakietu gry. I chcę tutaj też nadmienić, jako że ja i moja armia zawsze przedstawiamy właściwy, prawdziwy obraz Star Citizena. Dobre, złe, wypośrodkowane. Mitem jest to, że tutaj musicie całkowicie pakować kasę, non-stop. Kupujecie pakiecik startowy i jedziecie z koksem w grze już. Gdzie ten cel ostatni? Właśnie się na to patrzę. Glinka jakaś. Crusader? Gdzieś, za Crusaderem to jest gdzieś. Celina, okej. Już tam się szykuje. Tak, no oczywiście, bo przecież inwestorzy mają już dosyć, tak? A są inwestorzy. Mają już dosyć. I słusznie. Ja się wcale nie dziwię. Noż kuźwa, co mnie wybija tutaj z kłątu.
A dziękuję, zasilacz jest naprawdę leciwy, szczerze tobie powiem. I nie mam zamiaru go zmienić, dopóki nie pójdzie z dymem, bo jest to jeden z najlepszych komponentów, jakie mi się udało kupić jeszcze zanim ceny nie stały się porąbane. Tak, dokładnie. Także jeżeli szukacie też jakiejś społeczności owiniętej wokół Star Citizen, czy też macie ochotę podsłuchiwać dyskusje, informacje, zapraszamy też na Discord społecznościowy LCMC. Tak, a to jest bardzo dobra wiadomość, ja się bardzo cieszę. Wiedźmin 1 przechodzi remaster na Unreal 5. Ja mam nadzieję, że system walki zaimplementują z Wiedźmina 3, bo mi się w Wiedźminie 3 bardzo podoba system walki. A oryginalny system walki w Wiedźminie 1 to jest tragedia jak dla mnie i... Przeszedłem Wiedźmina 1 ze względu na fabułę, na klimat. Ale no system walki mi to utrudniał bardzo mocno, bo po prostu nienawidzę takiego QTE pierdolenia. W jedynce chyba można było jakoś przełączać, nie? Nie, w jedynce mogłeś tylko tak, bo mogłeś tak ogólnie też, tak jakby takie klasyczne RPG izometryczne mogłeś to grać. Ale to tak czy inaczej to było oparte o ten system QTE. Czy były mody jeszcze do tego jakieś, ale tym się jakoś nigdy nie interesowałem. A w trójce już pięknie można było odciąć typowi rękę, w której miecz trzymał, to pięknie wyglądało. Powinien naprawić ten statek, myślicie? Nie, jeszcze nie. Jak mi odstrzelą kawałek, to się wtedy zastanowię. Kontakt. Już? Już! Pięknie. Nice! No przynajmniej zarobimy trochę kasy, czekając na ten kolejny event. Kolejny ma za 40, chyba że macie coś droższego. Nie. Dobra, to dzielę. Poszło. 70 km stąd jest jeden cel. Podskoczę tam. Co, rano do pracy, tak? Tak, pierwsza zmiana. Dlatego mówiłem, że szkoda, że nie piątek wieczór. Ano. Tam wiesz, w piątki wieczorem to ja się przebijam przez spocone tłumy w markecie. Ja w sobotę rano. W sobotę rano nie mogę, bo są puste półki.
piątkowym wieczorze. Poza tym chcę sobie godzinkę chociaż pospać dłużej. Spoko, teraz pośpisz dłużej, w końcu zmiana czasu wpada. O w mordę, faktycznie, no. Nie, chuja pośpię dłużej, pies zaraz będzie budził. Pokaż mu wtedy zegarek i powiedz, typie, zobacz, która godzina. Ale ja mu tak zwykle pokazuję, faktycznie, potem jeszcze idzie na pół godziny spać. O kuźwa, co tutaj dla tego celu jest? Przecież to... Dude, to jest misja 40 tysięcy, a nie za 400 tysięcy. Da fuck? Ja się przynajmniej nie boję, bo mnie buba nie złapie i nie wyniesie na dwór, a twój ciebie może. W sumie tak. To jest Valkyria. Nie wiem, czy ja dobrze robię, że się koncentruję teraz na tym tutaj, a zobaczymy jak mi to. Na razie mnie nie trafiają, więc nie ma tragedii. Jak mi obskrobią tarczę, to się będę bał. O, jest! Nice! Okej, to mogę lecieć do następnego, bo tutaj już wiem, że te cele zaraz znikną. Jest bug w grze naturalnie, że te cele znikają później. Ale no... Ej, to jest naprawdę zajebisty pies. Nie szkodzi, że się ślini litrami. I że jak cię potrąci, to musisz sobie usztywniać kończynę. Naprawdę nie szkodzi. Dokładnie, widzisz, właśnie tak na to patrzę. Że wiesz, w razie czego to się zaprzęże i jest. Czy jestem pewien, żeby dał radę? Skoro ja mogę pchnąć to auto, to on tym bardziej by uciągnął. Zobaczysz, przyjdzie apokalipsa zombie, tak trzeba będzie robić. No kuźwa, nie przerywaj tutaj. Quantum przerywane. Cyberciachu, link do CDKIS nie działa. Nie działa? A do Humble działa. Przepraszam. Działa? Na tablecie. Na tablocie nie działa. Dobrze wiedzieć. A w aplikacji oglądasz na tablecie? Tak. Wszystko na ten temat, dziękuję. Ale to Humble działa. No. Tak, dla tych z was, którzy się zastanawiają, no jest taki delikatny, już zmniejszyłem natężenie tych wiadomości, bo mnie zaczęły też irytować, ale faktycznie mam partnerstwo z CD Keys i Humble Bundle. Także jeżeli byście chcieli skorzystać z moich linków referencyjnych, naturalnie ja dostanę procentaż od waszych zakupów, co w jakimś minimalnym stopniu przynajmniej wspomoże rozwój mojej działalności. Oczywiście. Już bardzo bym prosił jeszcze raz o shoutoutik dla pana Foxfire87, z którym wspólnie budujemy lepsze Twitche i lepsze internety. Fox będzie nadawał w tym tygodniu jeszcze jutro, pojutrze i w sobotę z rana.
Mam. Co to jest? Hurricane. Kamyczek. O, proszę bardzo. Chłopaki. Dzięki za miec. Wow! Matko jebczy! Ups. Nagle Adius nas wleciał. No! Wybuchicie? No nie, dobrze. Nice, i pozamiatane. Jak tam obrażenia? Zerowe. Panu Piotru! Ja widzę na prawym Witaj. Skrzydełku delikatne. Nie, nie, dzięki, wiesz. Niech se Hammerheady w hangarze postoją fajnie. To tam się odbił Gladius. Myśmy ostatnio z Hammerheadem się fajnie bawili. Doszliśmy do wniosku, że niech on sobie postoi, poczeka, aż będzie mniej zepsuty. Dzięki wielkie za follow przy okazji. Dobra. Czyli kolejna misja wpadła. Oczywiście nie mamy nic w priority, co mnie irytuje troszkę. Ile też czasu minęło od tamtego? No, z pół godziny będzie i to ponad. A ten serwis beacon high masz samiec? W tej chwili mam, czekaj, criticala mam. Mam haja 150. A daleko? 152 tysiące od nas. O! To bierz, zobaczymy to. Szeruję. Dobrze. Tak, no właśnie o to chodzi, że mieliście tyle problemów, mieli właśnie chłopaki w czasie ostatniej sesji, żeby naprawić, zatankować, uzupełnić zasoby. Po prostu niesamowite. Też dokowanie i inne pierdoły. Generator frustracji jak dla mnie na chwilę obecną. Co? Gdzie? Jak? To nie... Nie tutaj, raczej nie tutaj. Dobra, ten komara i myślę skoczę. Za Crusaderem trzeba na OM1. Wiesz co, powiem tobie, że tak, ja musnąłem, zakładam, że ty też musnąłeś tego czasu, gdzie Ion i Inferno były normalne, bo one były normalne. Bo one były normalne. Ale CIG upewniło się, że posłuchało nieodpowiedniej grupy ludzi ze społeczności i skutecznie spierdoliło. Wyrażając się tak podwórkowo, doświadczenie z oboma Aresami. Ja byłem wściekły, do tej pory jestem wściekły, zresztą nie tylko ja. Z czego został za... O kurwa. Ocie kurwa. No to Mambo... Mambo Jumbo. To jest tak mało kasy za taki rozpierdol. Dlaczego on tutaj zesrany kwantum? Ale desync to tutaj kuźwa pomiędzy strzałami mi lata. Można go kroić nożem.
Czemu wisię na czerwono? A nie, to nie wy, co ja pierdzielę. Spoko, to aroły tylko były. No ja Walkirię układałem. Teraz mam kolejną Walkirię. Czy też Desinkirię. Rzeczy wokół mnie eksplodują. Ej, no to faktycznie szybko. Szybko to poszło. Wyglądało strasznie, a poszło szybko. Jest sporo kasy za to. 29,5 tysiąca. T-Crate na tych serwerach chyba minus 8 keram. 8 to jest zbyt, wiesz. 8 to jest zbyt hojne. 8. Jest tam jeszcze jakiś taki high? Nie? Bo ja mam oczywiście... No jestem za 320 tysięcy. Nie, to nie mamy szans w ogóle. Przecież wiem, żartuję. Mam są tylko low i moderate. Mam za 62 tysiące w takim razie group warrant. Albo... Mam modirata za 30 tysięcy, 100 tysięcy od nas kilometrów. I Bóg i Różyczka, może mu pomożemy. Nie, no to już bardziej więcej zarobimy na tym nudnawym bounty w takim razie. Dzielę. Ej, z Age of Horizon mi się, ogólnie koncept mi się bardzo, bardzo podoba, dobra? Bardzo mocno mi się podoba koncept. Ostatnia iteracja była nawet znośna. Jak doszlifują to, to myślę, że na następny raz będzie naprawdę w pytkę. Ogólnie dobry kierunek mi się wydaje z tymi eventami. Tylko ten, no mówię, no... Ninetales Lockdown mnie irytuje, bo cholera wie, jak to się spawnuje, jak to się aktywuje, nie wiem, godzinę trzeba czekać pomiędzy eventami, pół godziny, zmieniać serwery, wkurzają mnie takie rzeczy. A CIG, wkurza mnie to, że CIG się nie potrafi dobrze komunikować w tym zakresie, od tylu lat. Się nawodnić od tego gadania. Tam w adminie to powinno być jeszcze więcej tych wieżyczek, żeby nie raszowali gracze. Zgadza się. Tam powinno być tak nastrane, że to powinna być dosłownie ściana ognia. Nie ma bata, Ircio, nie ma bata na takie rzeczy. Wszystkie rzeczy, które podałeś, według mnie są absolutnie nieopłacalne względem zysków wydajności, jakie bym potencjalnie osiągnął. Zwłaszcza z DDR5. To jeszcze jak dla mnie nie te czasy, żeby to było godne tych pieniędzy, które oni sobie liczą za te pamięci. Już wolę sobie dokulać tutaj do 128 GB DDR4. Będę miał z tego więcej korzyści tak naprawdę. Przy tym co robię oczywiście, tu mówię tylko w swoim zakresie.
A jak kiedyś będę chciał zmienić na ten, na serię 40 od Nvidia, to kupię zestaw z gaśnicą gratis. I coś mi na gardle siedzi. Ej, co nam tutaj pika? Byliśmy z każdej strony na mierze. Coś mi nawet nie przypomina tych rachunków za prąd, cholera. Jack. Tak. Efion, jeżeli chodzi o serię 4090 ogólnie, problemem jest styczność pinów w wtyczce, z tego co przeprowadzono, z tych dochodzeń, które przeprowadzono na chwilę obecną. Karty 4090 są tak duże, że nie mieszczą się w obudowach przy panelu bocznym i ludzie bardzo mocno wyginają wtyczki. I przez to górna część połączenia, piny, oddalają się troszkę od złączy i przez to napięcie tam naprawdę duże przepływa, prawda, przez to powoduje większe nagrzewanie się elementów plastikowych i ich topienie. To jest ze źródeł, które no od lat szanuję, które dostarczały zawsze rzetelnych informacji. Teraz do was wrócę, czaty, niech no tylko zestrzelę te kabaty. O ile nie znikną najpierw. No puf mi, chamie! Dziękuję, to miło z twojej strony. Nie znikaj, daj mi moje dodatkowe UEC. Oh, nice. Potencjalnie, odkroiłem mu kawałek statku, potencjalnie, nie chcę tutaj oczywiście chwalić dnia przed zachodem słońca, ale robię się w te dwa sticki lepszy przeciwko zagrożeniom PVE, najmniej. Niech no ja podgonię tutaj, co pisaliście. Panu Pioteru, tak, i są te wipe'y okazjonalne, jak najbardziej, co większa aktualizacja gry. No niestety trzeba się do tego przyzwyczaić, naturalnie tutaj wszystko, co jest kupowane w grze, znika, wszystko to, co mamy przypisane do konta, jest zachowane. Możesz ty, Jack, no. Ja widziałem. Ale ogólnie tak, jeżeli kupujecie 4090, to nie zakładajcie bocznego panelu na obudowie. No proste, nie? Po co on wam? Macie fajne 4090, jest pięknie eksponowane. Po cholerę wam boczny panel. Ircio, wyślij proszę linka moderatorowi. U mnie tylko VIP-y i moderatorzy mogą zarzucać linki na czat.
Wiesz, względy bezpieczeństwa. Ciekawe, nowa seria kart od AMD nie będzie miała tej wtyczki. Dzieci te sprawy. Tak, ale wiesz co, to jest taki śmiech, Mike, nie? Bo właśnie, ale karty od Intel, nowe karty od Intel też nie mają tej wtyczki. Starą, dokładnie, mają dwie stare wtyczki. A najśmieszniejsze jest to, że ponoć Intel był współtwórcą tych nowych wtyczek. Kurwa. No tak, bo oni z tymi standardami jakoś tam zarządzają. Ale posłuchaj, jeżeli takie spekulacje okazałyby się prawdziwe, że Intel celowo coś tam przeoczył, nie? Celowo niechcący, tak to ujmę. Konkurencja zamocowała te wtyczki, tak? Nvidia, bo skoro mówisz, że AMD nie będzie tego mocował. I Intel siedzi, zaciera te łapska swoje. Ale dobry ruch ze strony AMD. No, dobry ruch. Ale kurwa, jakim ciulem, czy naprawdę ich jedyna oficjalna wymówka to, żeby to estetycznie wyglądało i żeby zaoszczędzić miejsca? No, takie trochę głupie, nie? Odrobinę głupie. No. No. To może niekoniecznie w tych kartach najmocniejszych powinno to być montowane, może w tych troszkę pośrednich, słabszych. No w sumie tak. Gdzie nie trzeba tylu tych kabli, nie? A poza tym to faktycznie, no Nvidia oficjalnie twierdzi, że nie ma problemu. To jest naprawdę taki mały detal, ale no mały, tragiczny detal. Wow. Po prostu im nie pykło i nie chcą się przyznać do błędu. Teraz co oni teraz zrobią? No nie wymienią ludziom przecież kart, nie? No wyobraźcie to sobie. Nie przerobią ich. No, wtyczki już się nie da przerobić. No. Polak potrafi. Chyba, że jakieś specjalne przejściówki porobią, nie? Żeby to były takie 90 stopni na przykład, nie? No tak, ale z tego, co tam oglądałem z tych materiałów, to zaleca się, żeby tego kabla mocy nie zginać, żeby mu zostawić około 35 mm prostej przestrzeni, zanim go zegniesz. To jest wuj miejsca. Ja te kable, co ja mam, co mi idą do 3080 Ti, musiałem troszkę tam podgiąć, niewiele, ale troszkę. 4090 jest gigantyczna, w mojej budowie się spokojnie zmieściła, ale też jestem przekonany, że miałbym problemy przy bocznym panelu w takim razie i to masakryczne. Przynajmniej wiedziałeś, Efion, że kupiłeś sprzęt używany. Kuźwa, nie to. Albo faktycznie zacząć montować konstrukcje otwarte, prawda? Nie w obudowie, tylko jebnąć wszystko na biurko, żeby było. I zakładam, że nic tam nie macie szczególnego. Że jakieś drogie bunkry macie czy coś, bo widzę, że ten event to jest jakiś taki... Tutaj bunkrów nie mam. Bo to nas chyba powiadomi w każdym, nie? W każdej części układu. W zasadzie mam tak, oczywiście. Pół godziny mam tutaj jeszcze. Czy co, na Houston masz te bunkry? Bo ja mam tutaj bounty jeszcze za 62 tysiące. Samiec ma bunkry za 90 na Houston. O, no dobra, to na Houston się dymnijmy w takim razie. Masz broń ze sobą? Tak. To będziesz nas bronił. Ja mam pistolet. A co? Już są takie setupy, że możecie... Piżamę tylko ubrał.
Możecie na ten... na ścianę sobie zamocować komputer akurat. I tak piękna wystawka, takie 4090 przymocowane do ściany. Wspaniale wygląda. Wciągnie i spali każdego pająka, więc to też nie będziecie musieli tak często sprzątać. Sobie zobaczę to, tego Linkola. O! Zobaczcie sobie na tego Linka, co tam Fox wkleił. No! No właśnie o tym myślałem. No. I to ma kuźwa sens. Tak powinno być od początku. No, dokładnie. Ha! Proste. Naprawdę bardzo proste. No tak jak było tutaj wspomniałem, po co oni mają widzieć problem, jak mają pieniądze, nie? Oni mają monopol w zasadzie. Trzeba to przyznać, Nvidia ma praktycznie monopol. Niech AMD się kuźwa w końcu weźmie w garść za te GPU, niech Intel osiągnie sukces w swoim przedziale GPU i wtedy Nvidia przestanie być cholernym monopolistą. Z serwisu, a co ty byś chciał w tej karcie? Olej wymieniać? O, przepraszam ciebie, Witold. Mi się kiedyś jeden Molex stopił. Stopił mi się faktycznie Molex. To była... to było złącze do... To była przejściówka faktycznie. Do tego, do GPU. I centralnie się stopił. No, bo te... Ja pierdzielę, to jest... Kurewsko... Pamiętacie jak te Molexy? Kurewsko było ciężko połączyć, jeszcze gorzej rozłączyć, a pomimo tego, że połączyliście to tak bardzo, bardzo, bardzo mocarnie, to te piny wewnątrz i tak były luźne. Tak nie dochodziły, albo nie wiem... Cholera, no to jest najgorsze gówno, ale w zasadzie no działało przez tyle lat. Ale to były inne czasy, bo tam wiesz, tam były sprzęgła, przełożenia, łożyska kulkowe. Napluć czasem trzeba było, czasem z kapcia przywalić, żeby zadziałało. To inne czasy były. Ciekaw, jak długo ten mój PC pożyje. Jak będziesz dbał i nie podkręcał, to bardzo długo. Jak będzie zabezpieczony przed skokami napięcia. Jest zabezpieczony, kręcić nic nie zamierzam. Że czasem warto pędzelkiem po prostu przeczyścić komponenty, wiatraczki, upewnić się, że wszystko ok. I wchodzić tylko na bezpieczne strony porno. To najważniejsze. Wchodzę tylko na dwie strony. Mam w tej chwili 65 stopni na dworcu, 39 na GPU. Myślę, że nie jest źle. Że? Zwłaszcza, że to nie jest wodne. Są też takie, wiecie, przemysłowe wiatraki, nie? Że jak się... O, że można przy okazji sałatkę warzywną z nich na nich zrobić, jak się je odpali. Tak dmuchają, że trzeba obudowę przyspawać do podłogi. Zawsze można tego użyć. K
Keram, weź to napisz na tego, na jakimś forum PCMR. Tylko w hełmie i w ochraniaczach na oczy. Dobra, już dolatuję. Taki wiatraczek z komputera to miałem w maluchu zamontowany. Lul. Jako klimatyzacja? Nie no, w tym takim tunelu, który szedł od silnika, co doprowadzą niby ciepłe powietrze, nie? Tak. To ja sobie ten wiatraczek tam stawiłem i mocno dmuchał tym ciepłym po prostu. I powiem ci, że dawało to zajebiście radę. A ci powiem, że takie duże wiatraki to były, nie było złe, żeby właśnie przyczepiać na od środka na pokrywę silnika w maluchach, kurde. Kto to kuźwa wymyślił auto chłodzone powietrzem z silnikiem z tyłu? No ja pierdolę. Chłopie, Porszaki, zobacz do ile czasu tak miały. Ale czekaj, Porszawy przecież były chłodzone gdzie, jak powietrzem? Normalnie, 911 do pewnego momentu miały silniki chłodzone powietrze. No dobra, ale miały wloty tam, tak? Były wloty mimo wszystko po bokach na tego auta, że to powietrze mogło się tam dostać. W maluchu też miałeś wloty po bokach. Kurwa, te małe pypcie takie, obite czarnym plastikiem. Tam się cząsteczki powietrza w kolejce układały. A najlepsze jest to, że do malucha, do tylnej klapy miałeś taki dzyndzel można było zamontować, który tą klapę przytrzymywał delikatnie otwartą, nie? Kojarzysz może? Tak. I żeby było śmieszniej, to się nadawało tylko do prędkości, nie wiem, może 40 na godzinę. Jak ktoś to zostawił otwarte i jechał poza miasto, to ten silnik się grzał jeszcze bardziej. Tak. Kuźwa, nie ruszajcie się tam, nie ruszajcie się tam. No kurwa mać! Drogie CAG. Kurwa mać. Ja pierdzielę z tymi skokami. Główny element rozgrywki, ale nie, to nie jest priorytet, to nie jest priorytet. Bunkier za 75 koła, jak coś. Noise! Podawaj pan. Że ja idę do szpitala najpierw. No, a muszę się tutaj też nawodnić. Szeruję. Okej. Okay. Mike, tu schowaj statek. Tu się nie schowa. Ale mogę sklejmować, chodź. Nie mam kasku. To mogę go sklejmować, to. W sumie racja, dobra. Wylądujemy prawidłowo. Chociaż w sumie ja tu chyba jestem zapisany. Nie, zapisałeś się w tam, na klub. No, w sumie racja. No i teraz zobacz, otwierasz teraz kokpit. Ja już powinienem w tym momencie umrzeć. Ale nie ma jeszcze tych nagłych dekompresji. To za 15 lat. Tylko 15? No tak. Bo za 14 wyjdzie skoro 42, więc akurat, nie? Kurde, to może nawet dożyję. O kurde, pamiętam właśnie syreny, moskwicze, Wartburgi. Co tam jeszcze takiego było, cholera? Mike, czy ty właśnie dziobem przybyłeś? Zaporożce, tak. Pamiętam, Wołgi. Czarne Wołgi. Tak, to my tu już... Wiesz co, jak my patrzymy na to, co Krzysiu powiedział? Panu Piotru, wiesz, jak my na to patrzymy? Jak na przepowiednie na przyszłość, wiesz? Od Nostradamusa. Tak samo na to patrzymy. Rabantem nawet jeździłem przez jakiś taki, do którego trzeba było dolewać oleju jeszcze do paliwa. Chris Stradamus. No.
Chcę znaleźć jakiś... Ale zaraz, ja tutaj muszę zadzwonić tak czy inaczej. No właśnie, tak, dwusów. Zadzwoniłem czy nie? Teraz. Please proceed to assigned landing bay. Kieram, poruszasz temat tak na daleką przyszłość, wiesz? Powiem tobie tak. Dbaj o siebie, o swoje zdrowie i zainwestuj w kryogenikę. I może o to zahaczysz, może. Jak ci prądu nie wyłączą w kapsule kryogenicznej. Ej, Stasko, działa. Jak coś działa, to wcale nie jest głupie, no. Czarną wogą? Lol. Że te wogi, to pamiętam, że to były takie właśnie limuzyny, nie? Takie limuzynowate. Tam też było dużo tych wersji. Tych pojazdów. Ale mi się wołgi nawet podobały tak wizualnie od zawsze, szczerze wam powiem. Kuźwa, już nie pamiętam dokładnie, jak ta wołga wygląda, muszę sobie przypomnieć. No właśnie, ja też jechałem nieraz w wołdze. No. Tak. Ale też byłem właśnie dzieciak, więc nie pamiętam dobrze tego wszystkiego. Dwa typy, mówisz, były. Opowiadaj. A ja sobie tutaj naleję do tej opowieści twojej. Zrobię sobie miksa. Okej. Ja chyba pamiętam tą nowszą z dzieciństwa. Coś mi się tak wydaje. Jak tam pany? Tam szpitale? Ready. Ciemno tam chyba będzie, coś mi się zdaje. Bierzesz tytana? Powiem ci, Ircio, bo zasadniczo się zgadzam, oczywiście, ja wolę alkohole, ja nawet kostek lodu nie dodaję do rumu ani do whisky, ja uwielbiam single malty, wykańczane w beczkach po sherry, mój ulubiony to jest Aberluar 12-letni, rumy lubię też specyficzne, ale wiesz, kiedy doleję do rumu wody? Kiedy mi się kończy rum. I wtedy doleję do rumu wody. Kuźwa, ciemno! Jest niedobrze.
Trzeba na Batmana lecieć. Ty żyjesz. Bieda! Bieda w butelce! Ale tak, ja nie lubię właśnie jak jest dobry, mocny trunek i żeby go woda rozcieńczyła. Poza tym wodę mam smakową, wiesz, taką, więc to jest tak, powiedzmy, że pseudo drink. No ja dolatuję tutaj do lokacji, ale oczywiście wysokością już nie wierzę, ale mam nadzieję, że się nie rozwalę o podłoże. Bo ciemno jak w dupie, a CG nie umie w światła! Druga lądowanie jest czysta? Nie wiem, muszę się przełączyć na kamerę zewnętrzną. Są te wieżyczki tutaj. Nic nie ma. Coś bardzo czysto koło tego bunkra jest. Owszem, Jack, owszem. No. A, witam, witam. I wiesz co? Ten helikopter lata na stres i złamane marzenia. Mamy go tutaj bardzo dużo, więc paliwo się nigdy nie wyczerpuje. Normalnie perpetuum mobile. A ja mam sobie w zasadzie troszkę wzmocnioną piżamę, więc... Co ja sobie załaduję ten jeden nabój, to niech on sobie idzie papa. Przynajmniej mam latarkę w hełmie i to tyle. To jest mój cały ekwipunek. Karabinek i latarka w hełmie. Kolimator mi nie pasuje też. Tak, wiem, Jack, tak, to już sobie tam wyczytałem. Właśnie było podwozie jakiegoś statku, który zniknęło, no ale dobra, okej. Ja widzę, że oni wyłączyli efekty dźwiękowe dla statków też? Bo gdzieś się przyliczy, dosłownie nic nie słyszałem. O, zobacz tutaj ciastek. Kiedy będziemy mogli sobie to podnieść, zanieść, sprzedać. Ha, co nie? Patrz, rusza się. Można to, o, można to kopnąć faktycznie. No. Ty możesz! Dude! Dobra, sam jest masz Gatlinga ładowy. No, wątpię, że coś z tego będzie, no ale hej, jest. Rozumiem. Przynajmniej winda nie jest zdublowana tym razem. Nie, Desync, bo on się zatrzymał na środku, ale jego postać pobiegła dalej.
Sokeram, ja nie wiem, czy ty jesteś fetyszystą, czy ty masochistą jesteś, czy jak? Ja to szanuję oczywiście, ale ja pierniczę. Panie, miej pan litość. Sekund, może będzie wysyp dwudupca. Może, zobaczymy. Ja się tutaj przyczaję. Też pozbieram jakąś lepszą broń. Na pewno magazynków sobie będę musiał więcej pozbierać. To nie wyszło. Idziemy dalej. Dobra. Wszyscy chyba tobie, Mike, wyskoczyli, coś mi się zdaje. Czterech na pewno. Dobra. Kuźwa, nie chciałem wymienić magazynka. Źle kliknąłem. No i tak to robimy zwykle. Wypatrzymy sobie jakąś pozycję, trzymamy się jej. I tyle. Na początku oczywiście te... No... Tutaj ciastek. No. Miałem taki pomysł jakby... Bo oni nowy bunkry chcą robić, nie? No. A szkoda, że tych nie chcą troszkę rozwinąć w taki sposób, żeby dodać im na przykład więcej pięter. Właśnie to już rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu i faktycznie no przecież to jest tak skonstruowane, że ma być modularne i powinni dodawać więcej przestrzeni, czy jeszcze rozwijać o konkretne sekcje jeszcze, nie? Nawet jeżeli bylibyśmy po schodach chodzić, miałoby to więcej sensu niż stać przy tych, wiesz, obstawić wszystkie pięty. Jaki to fan jest, nie? No to jest nic, to jest tylko gra w czekanie na chwilę obecną. Parę headshotów włożyć i next. A jakby było, nie wiem, tak 5 powiedzmy poziomów, to byś musiał się trochę nabiegać, poszukać. Nie? Tak, bo nie mówią o tych wielkich aglomeracjach, nie? I tak dalej. Podziemnych strukturach. Bla, bla, bla. Także te. Coś tu jest. Gdzie ty, gościu, celujesz? W wiatraku jest jakiś typ? Wiesz co? No, zmieniają się rzeczy, może nie tak szybko, jakby chcieli ci, którzy obserwują ten projekt z bardzo bliska, ale się, no, zmienia się. Na dole musi być. Panie, na górze. Pojawił się z dupy. Z desynka wyskoczył. No i kolejna fala, i takie to właśnie, no. Także szybko, że tak powiem, my tutaj szybko dosyć ogrywamy te innowacje czy zmiany, które wprowadzą, więc też mamy nadzieję, że nas ten salvage w 3.18 jednak przytrzyma, nie? Na spory czas.
Vulture, Reclaimer, przeładowanie ładunków. Znaczy to nie tylko salw wrzucać, bo to też to ufizycznione cargo, więc ja mam zamiar też się raftem pobawić. I wieloma tak, innymi. Aż tak bym nie poszedł. No ale hej, no zawsze można, wiesz, się oszukiwać. A na C2, żeby ładować C2 jakoś fizycznie? To już gameplay sam w sobie. No otwieraj windziora. Dawaj, dawaj. O, jest. Wyjdź tu, chodź tu. Nie bądź. 4 minuty. Dobra, dawaj, bo dawaj gościu magazynki i idź spać. I jeszcze sobie wezmę medpena. No tak, bo mogę. Co to było? 0 na 8 i na 1? Co? Czy ja mam zwidy jakieś? To jest złodupiec? Nie, to nie jest złodupiec. Czy ty jesteś złodupcem, halo? Nie, nie jesteś. Okej. Okay. Mission complete. Yeah. Ten co? Chce z nami. Okej, okay. Czekaj, może go wepchniemy na windę. Da się? Nie go zmusić, żeby przeszedł. O, oh fuck. On mnie, oh fuck. Ale się, dobra, nieważne, nie tykam typa, on jest jakiś lepki. O, noga mu podjeżdża, patrzcie. Jedzie! No, i teraz mamy strażnika na górze. Może go jakoś go wziąć na pokład? Ale gość jest w HD, widzicie to? High definition security. Oj, to jest temat rzeka i tutaj jako, że ja robię w game devie, powiem ci, że mogę. A jeżeli chcemy sięgać analogii dalej, to szukajmy po Duke Nukem Forever 14 lat, Beyond Good and Evil 15 lat i wiele, wiele innych, 15 lat. To nie jest kwestia pieniędzy, absolutnie nie jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia ludzi. Wszystko kwestia ludzi. Jakie 300 milionów? 500. No do końca roku pewnie będzie 600, nie? Albo więcej nawet. Nie wiadomo, ile byś miał pieniędzy, jeżeli nie masz ludzi dedykowanych, jeżeli nie masz specjalistów, jeżeli nie masz ludzi utalentowanych, przede wszystkim ludzi, którzy chcą się w jakiś sposób poświęcić temu projektowi. Mam za 90 tysięcy. To nie zrobisz nic. Dobra, to bierz, dawaj, to będzie w takim razie ostatnia akcja tego streama. Szeruję. Okej. Okay. Gdzie to jest? Po drugiej stronie będzie jasno w takim razie. Wysokość skokowa i jedziemy z tym tematem.
Wybacz, tylko najechałem, żeście mnie pociągnęli. Dobrze, dobrze. Nie musiałem się pierdzielić z tą pikselozą. Także no. I wiecie, co wam jeszcze powiem? Według mnie należy się spodziewać dłuższych czasów rozwojów gier tych wysokoprofilowych. Dlaczego? Ponieważ gry, jak zauważacie, robią się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, mechanicznie i coraz bardziej wyrafinowane wizualnie. I to, że technologia, tak, i oprogramowanie i tak dalej poszło naprzód, no nie znaczy to, że zaoszczędza to jakoś czasu deweloperom. Często jest odwrotnie, bo umożliwia wprowadzenie bardziej wyrafinowanych mechanik i struktur, więc ten czas się wydłuża. Więc tak ja to widzę, szczerze wam powiem, na chwilę obecną. 150 minut do domu, Jack. Bo nie odliczaj tych minut, cholera, bo ci się będzie dłużyć, zobaczysz. Patrzcie, gówno, i nie powstał ten Ninetales Lockdown. 2 godziny minęły od tamtego czasu, więc... Bo Niemcy przejęli czat. Znów gunwo. Jack, jeszcze ciasteczko mądrości! Przez parę godzin jest jakiś restart. No to powinno być jakieś częściej, no bez jaj. Skoro to ma być test tego wszystkiego, no to szanujmy się trochę. Niech no ja tobie wygeneruję to ciasteczko, zanim do czegokolwiek dojdzie. Im większe drzewo, tym większy cień rzuca. Pamiętaj o tym, kiedy się będziesz smażył w słońcu. Jeżeli się będziesz smażył w piekarniku, to lepiej postaraj się, żeby tam było drzewo, które będzie ci rzucało cień. Ha! Powiedz to typom od Dual Universe. Gra w rozwoju 8 lat chyba, z tego co dobrze pamiętam. Abonamentoza. No ja ograłem solidnie, mocno. Kontentów w Dual Universe starczyło mi na 3 tygodnie. I na chwilę obecną uważam, że to jest jedna z najbardziej nudnych, niedorąbanych, niedopolerowanych gier, jakie są na rynku. Z niesamowicie zaprzepaszczonym potencjałem. To jest... aż bolesne. Jaki ma zaprzepaszczony potencjał ta gra. Wow. Dude! Czemu? Za co? O co chodzi? Co się stało? No chyba będę z wami... Ej, no... Kuźwa, co ty jest? To za latarnia, że nawet dziwki pod niej nie ma. Nie wiem, tak jakbym stracił ogólnie kontrolę nad pojazdem. Masz mnie, Jack. No w sumie. A nie jest tak źle, myślałem, że całą gondolę straciłem. A w gondoli. Mówiąc o abonamentach, na horyzoncie mamy ogrywany przeze mnie ostatnio The First Descendant, gra, która mi się spodobała. Fabularnie, mechanicznie, wstępnie, no tempawy looter shooter, tak? Jakby nie patrzeć, ale w koreańskiej odsłonie, czerpiącej inspirację z wielu innych gier. Bo jeżeli chodzi o looter shootery, to Destiny 2 mnie, aczkolwiek bardzo doceniam jej mechaniki, mi się bardzo podobają, dynamika, mechaniki, to jak wygląda, jest piękne, ale nie doceniam to, co Bungie odpierdala z Destiny pod względem kontentu i cen za dodatki. Druga sprawa, po Anthem mam niesamowity niedosyt, niesamowity
bo Anthem mi się podobało pod wieloma względami, a zostało totalnie zdewastowane. Potrzebuję po prostu jakiegoś takiego lootera, shootera dobrej jakości, żeby się odstresować czasem od pracy i nie używać przy tym mózgu. I potencjalnie The First Descendant będzie tym tytułem, potencjalnie, nie? Że zobaczymy, co będzie, poczekamy na kolejną betę, jeżeli będzie, gra będzie free to play. I tutaj moje pytania po raz kolejny odnośnie systemu monetaryzacji, jak to będzie wyglądać ostatecznie, bo na pewno będą jakieś mikropłatności owinięte wokół przedmiotów wizualnych, ale zakładam też, że będzie jakiś Battle Pass albo coś takiego, czy Season Pass. Tak myślę. Shatterline? Tego nie znam. Co to jest Shatterline? Nigdy nie słyszałem tego tytułu, szczerze ci powiem. Jeżeli to jest tytuł. Kuźwa, to stąd nic nie wyjdzie. Wzięli, prawie porobili, no. Luter Shooter, Shatterline. Sobie sprawdzę, co to jest Shatterline. Steam. Kurwa, Early Access. Early Access. Zobaczę, co to jest. Free to play też jest, tak? Patrzam, poczytam. W takim razie. Okej. Okay. No to ja, ale ty siedzisz w wielu projektach, do cholery. Jak oceniasz to na chwilę obecną? Jak długo to jest w rozwoju, też mi powiedz jeszcze. Nie zobaczyłem, kto to robi. Okej. Okej, shot! Wyjdź. Thank you. Pozamiatane. Możesz upaść, żeby mógł ci zabrać amunicję, typie? Aha, no to klasycznie. W jakim sensie? Tam jest jakiś PvP w tej grze, czy coś? To raczej o wielu grach można powiedzieć, nie? A, PvP, PvE, okej. Okay. To interesująco. Dobra, będę sobie musiał poczytać w takim razie na temat tej gry. Zresztą magazynków nie mam, serio? Boż kurwa, co tu się dzieje? Dobra. Dwa na minus. Jeszcze tutaj się otworzył. Otworzyło się. Typie, nie strasz. Naura. A, rozumiem. A, no to taka w takim razie
Widzisz, bo na przykład gry typu Destiny 2 czy... Przepraszam, czy... A właśnie The First Descent są bezpieczne od takich rzeczy ze względu na to, że to jest content, no, PvE, tak? Kuźwa, przepraszam, Mike, strzeliłem ci w pośladek. Mike, pozwij go. Się dosłownie wyminęliście z tym cholernym typem. No, przyjrzę się temu. Tak czy inaczej, poczytam sobie. Nie zaszkodzi, jak sobie poczytam. To czekaj, ja podłączam te magazynki cholerne. Co tu się dzieje? On mi pokazuje jakieś dziwne rzeczy. Z tym moim ekwipunkiem. A ty, gościu, co tu? Długi mi ci mówi. O, kurwa! Weźcie mnie, podnieście. Co to było? Strażnik mnie zajebał. Strzeliłem mrugnąłem typowi w oczy kilka razy i do mnie strzelił. Chyba, że to był gracz. Ubrany jako strażnik. Nie, strażnik. No. Nie mam bounty na sobie ani nic. Podszedłem centralnie do typa i mu mrugnąłem latarką kilka razy i do mnie strzelił. No i dobrze. Po co mu mrugasz po oczach? Co się ze mną dzieje teraz? Biorę cię kawałek dalej, żebyś... Mike cię zabiera do jaskini i tam cię, wiesz. A, fajnie. Teraz ja ci strzelę w pośladek. Dzięki. Oh yeah! Dzięki. Porobił mi klatę, sukinsyn, na te trzy. Zobacz z ciekawości Criminal Record, czy tam coś nieukrytej wiadomości nie masz. No już patrzę. Może coś morsa mojego siostrze albo starej powiedziałam, nie wiem. Typa, nie podejrzewam ich o to, że jak się do nich celuje, to oni oddają mnie? No nie właśnie, no bo... Ja nie celowałem jakoś specjalnie, tylko latarką mu napkurwiłem. No nie mam żadnych, nic nie mam tutaj, żadnych zarzutów. Co tu się... A nie, ktoś mrugnie z was jemu? Tarka. On nie miał trójkącika na sobą, tak przy okazji. U mnie mam. Aha. A nie, ma trójkącik teraz, tak. No zaświeć w niego latarką. No teraz nic. Nie wiem, co to kuźwa było. Ale mnie naprawdę zaskoczył typ. Się zwyżywają na zwłokach. Dobra, czysto. No! Nie no, panie, jak już do niego strzelał, o, to się całe piekło teraz rozpęta. Dobra, to ja stąd muszę wyjść teraz, bo... Później będą takie komplikacje, że będę musiał postać resetować. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Nic. Idę stąd, wracam na statek i lecę do bezpiecznej lokacji, zanim ten strażnik postanowi, nie wiem, się ze mną pobawić w jakiegoś... kotkę i myszkę. Nie mam żadnych attachmentów nawet. Do broni ani nic.
Także ludziska, po raz kolejny shoutoutik dla pana Foxfire87, z którym wspólnie budujemy lepsze Twitche i internety dla was i dla nas w LCMC. Zapraszam również do pana Rucrat, który nas tutaj zrajdował. Jakbym cię mógł poprosić, Fox, o shoutoutik dla Ruca. Użyczył nam tutaj wspaniałego rajda dzisiaj. Fox jest przedstawicielem, można powiedzieć śmiało, przedstawicielem polskiej sceny Elite Dangerous. Także jeżeli was interesują też kosmiczne klimaty, to zapraszam właśnie do niego. A my zebrani, widzimy się jutro i w piątek u Foxa, w sobotę rano u Foxa, a u mnie w sobotę wieczorkiem. Po więcej Star Citizena i mam nadzieję, że wtedy te eventy też będą działać może lepiej albo w ogóle działać. Zawsze mamy taką nadzieję, nie? W odniesieniu do Star Citizen. Także ludziska, a zaraz wracam. Niech ja się tutaj przyłączę i wyłączę też ten widok. Tak to zrobimy. Ciężki, męczący tydzień. Mam nadzieję, że weekend dla was przybiegnie znacznie szybciej niż ta środa przyszła. W niedzielę 7 Days to Die. Już mam troszkę doświadczenia w tej grze, ogarniam pewne elementy. Myślę, że jutro albo pojutrze przeżyję mój pierwszy krwawy księżyc. I zobaczymy, jak to będzie w niedzielę, czy przekonam się do tej gry bardziej grając z moją ekipą, czy też nie, czy zapodam ją znowu na streamie. Prawdopodobnie tak, na chwilę obecną jest ok i jakoś mam chęci rozwoju dalej postaci, tam technologii, rozbudowy wszystkiego. Wiem, że trzeba się sporo urąbać, ale już taki mój los. Jakoś tak mi wpadają te klucze do Early Access ostatnio, może nawet trochę zbyt często. Fajnie masz, Jack. Fajnie. Cieszę się. Wcale nie zazdroszczę. Absolutnie nie. Zobaczę, czy ja mogę jakiegoś taktycznego rajda jeszcze wyrządzić komuś. Jeżeli nie, to się zawijam w kimono. Ha! Zgadnijcie co? Zawijam się w kimono. Zwalniam was, możecie iść spać, możecie wypoczywać, jesteście wolni. Dobra, ludziska, dobrej nocki. Ja już odpadam, naprawdę, także trzymajcie się. Powodzenia tam w życiu realnym i do następnego. Tak, Jack.